100 years ago, a factory fire killed hundreds of children working there. Today, a modern hospital has been built on that tragic site. And those long-lost souls now haunt the hallways. Someone's there. Little girl. Stephen King's Kingdom Hospital. I do you a solid, you do me one. That's how it works. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną Rafał Siciński. I pod ostatnim odcinkiem ze Szpitala Królestwo kilka osób nam zasugerowało, że trochę sucharem jedziemy na początku z tym przywitaniem i wtedy sobie pomyślałem, że nie będziemy się może już tak witać, ale kurczę, nie słyszeliśmy się pół roku, więc doktor Sik. Doktor. Ja tylko wyjaśnię, że to nie ma być śmieszne, to nie jest suchar, to tak sobie żartujemy między sobą, to taki nasz wewnętrzny żart za czasów czatu, gdy mieliśmy czat stephenking.pl, gdy nie istniały jeszcze messengery i spotykaliśmy się raz w tygodniu o określonej godzinie wszyscy gdzieś w kafejkach internetowych w różnych miejscach, to jakoś ten żart wtedy tak się przyjął i się wszyscy tak witali, a że rozmawiamy o szpitalu, no to jak znalazł, no ale może od następnego odcinka już nie będziemy, zobaczymy, zastanowimy. Natomiast zazdroszczą Siku, drogi kolego. Zazdroszczą nam po prostu, wiesz, 20-paroletniej tradycji, ale... Tak naprawdę żart wziął się w ogóle z innego filmu. Tak. Szpiedzy tacy jak my, komedii z Danem Aykroydem i z Chevy Chase'em. Z bardzo dobrej sceny, fantastycznej, prześmiesznej sceny. Natomiast Siku, drogi mój kolego, my nie słyszeliśmy się pół roku. W sensie w szpitala nie odwiedzaliśmy pół roku, bo słyszeliśmy się. Ostatni odcinek był 19 maja. Słyszeliśmy, widzieliśmy się też nawet, no to... No nawet się widzieliśmy. Nie wiem, kiedy to zleciało, nie wiem, kiedy ten czas w ogóle przeleciał. Dzisiaj będziemy rozmawiać o 8 odcinku Szpitala Królestwo pod tytułem Heartless. Ja ten odcinek obejrzałem 3 razy przez ten czas, bo kilka razy mieliśmy się umawiać na niego. Ostatnio w lipcu go oglądałem. No teraz obejrzałem go 3 raz, no bo od lipca minęła kupę czasu, a od lipca tak naprawdę temat nawet nie był poruszony. Kompletnie o tym zapomnieliśmy. No ja oglądałem go w maju. Moja majówka była ze Szpitalem Królestwo. I teraz te 2 odcinki kolejne też, także... Także jesteśmy bliżej niż dalej. Skończymy ten serial. Normalnie, może teraz już się uda. Normalnie już byśmy ten serial skończyli, bo niektóre odcinki oglądamy po 3 razy, no to... Tak. Zaczyna nam się to wszystko podobać. Każdy podsumowujemy, że nie warto oglądać, ale każdy widzieliśmy po 3 razy. Nie każdy, tylko niektóre, wybrane perełki, najlepsze. Wcale nie, niestety. Dobra, dzisiaj rozmawiamy o odcinku 8, który swoją oryginalną premierę miał 22 kwietnia 2004 roku. I tutaj scenariusz jeszcze pisze Richard Dooling. I przejdziemy sobie tradycyjnie przez niego fabularnie, może jakoś segmentami się uda, ale zobaczymy. Pierwsze, co muszę zaznaczyć, tutaj znów nie ma zastępcy Johnny'ego Bigooda. I tak dochodzę do wniosku, że ten Johnny Bigood nie jest jednak żartem całego sezonu, tylko to samochód Stegmana jest żartem całego sezonu. Bo Johnny'ego Bigooda często nie ma, a samochód Stegmana jest chyba zawsze i coś się z nim tam gdzieś tam dzieje. Sprawa odcinka tutaj, teoretycznie sprawa odcinka, no otwierające sceny, wygląda tak, że mamy jakiś dom jakiegoś bogacza, jest poranek, w łóżku śpi naga kobieta z tatuażem na plecach, a ten mężczyzna stoi przed domem i rozmawia z kimś przez telefon. Odbiera telefon, rozmawia, ktoś mu mówi coś o jakiejś kobiecie. Okazuje się, że dotyczy to właśnie tej kobiety, która leży na jego łóżku. No i on poza kadrem zabija tę kobietę, strzela do niej, a my słyszymy, jak mężczyzna postrzelił się w głowę, jak dokonał próby samobójczej. I tutaj ciekawostka, wiesz, kto grał tę kobietę? O kurczę, niech zgadnę. A ja wiem, tylko nie umiem imienia przeczytać. Evangeline Lilly, czyli Kate z Lost i elfka z Hobbita. Hobbita. A to nawet nie wiedziałem, bo chyba jej twarz to tam dosłownie przez miga. Miga, no. Ale mogłeś oglądać w złej jakości. Jak już wiesz, że to ona, to rozpoznasz, nie? No ale ona tutaj w zasadzie, jej rola ogranicza się do leżenia w łóżku przez...
trzy ujęcia może, z czego raz są pokazane plecy. Natomiast tego samobójcę gra też charakterystyczny aktor. Już nie pamiętam, w czym on grał. Peter Wingfield, ale to jest też charakterystyczna twarz. No i mamy takie otwarcie. Natomiast gdy przenosimy się do Szpitala Królestwo, no to mamy Stegmana i on znów ma spięcie z łobuzami na ulicy. Co prawda oni tam tylko chichrają z niego i się śmieją, ale no tak jak powiedziałem, samochód Stegmana gra tutaj znów pewną rolę, bo tym razem Stegman nie ma miejsca parkingowego, jest zajęte, więc parkuje na szpitalnym lotnisku do helikopterów. Dowiadujemy się, że ostatni śmigłowiec przyleciał tu w 1998, no ale akurat dzisiaj leci śmigłowiec z tym nowym pacjentem po strzale głowy i trzeba odholować samochód Stegmana. Czym zajmuje się Otto? Otto próbuje go bez rezultatu wezwać, a w końcu pojawia się holownik i go odholowuje. I powiem ci, że przy tym odcinku będę miał problem, kiedy z tobą wchodzić w dyskusję, bo tutaj nie ja tak mogę dalej mówić, o czym jest ten odcinek. No tutaj ta akcja idzie bardzo, bardzo ja nie wiem, jak nawet takiego słowa użyć, tak topornie. W sensie ten odcinek nie ma tak silnej sprawy tygodnia jak ten poprzedni. Ten odcinek tak naprawdę finalizuje dużo rzeczy, dużo wątków, które się zaczęły wcześniej. Tak. Prawnik, który czeka na przeszczep serca i nagle tutaj mu się trafia okazja, bo serce leci helikopterem, gdzie tam są takie sugestie, że on może zabije tego więźnia, że potrzebuje po prostu bardzo tego serca i jest skłonny zrobić naprawdę dużo. Zresztą sam tytuł odcinka, Heartless, no to już sugeruje, o czym to będzie. I tak ja myślę, że ten wątek tego serca i tego adwokata, no to chyba jest Sheldon Fraser, chyba się nazywa ten adwokat, tak? Fleischer, o. To jest chyba główny motyw. To jest główny motyw, no i to domyka nam, nie? Domyka sprawę adwokata, domyka sprawę spalonego mordercy, która ciągnie się chyba od trzeciego czy czwartego odcinka. I jest bez sensu, już to nieważne. No tu wszystko jest, większość jest bez sensu i mamy jeszcze tam wątek lalki, który osobno rozwinę. No ten spalony morderca, on tutaj ma niewielką rolę. No leży teraz z tym prawnikiem i w końcu w pewnym momencie wstaje i nie wiem, na kogoś chce się rzucić, ale ochroniarz, do którego smali cholewy Cary Wontier, wali mu trzy strzały w klatę i zabija go i koniec. Zamknęliśmy wątek. Także facet przeżył w tym szpitalu dużo. Miał chyba ze dwa czy trzy razy próbował kogoś zabić, sam spłonął, a na końcu go zastrzelili. Dokładnie. To jest totalnie bez sensu. To jest tak prowadzony wątek, który chyba gdzieś po prostu utknął w trakcie pisania scenariusza i nie wiedzieli, co z nim zrobić. No zresztą ten adwokat woła tam podczas, to jest dosyć zabawne, że jak strzelają, to woła, nie w serce, nie? Tak. To jest... Bo on na początku chce serce od tego mordercy, bo słyszy, że on umierający, taki procent ciała poparzony, ale tutaj w momencie, gdy się modli i mówi, że już nigdy nie będzie miał kochanek, nie będzie oszukiwał, będzie prowadził tylko sprawy jakieś tam skazańców i będzie to robił za darmo, to nagle w telewizji mówią, że właśnie leci helikopter z pacjentem, który ma śmierć mózgu, więc on już wie, że serce dla niego, więc załatwia to szybko. Drogi Stegmanie, ile mam ci zapłacić, żebyście mi dali to serce? Stegman tam próbuje mówić, panie, ale są procedury i to ktoś w ogóle decyduje. Nie, to trzeba szybko, dzisiaj mi to zróbcie, nie? Od ręki. Dokładnie. No. Natomiast wątek prawnika, no to też jest durne zakończenie, bo prawnikowi pojawia się Mary wraz z Antubisem, duchy. I on tam zakłada, oj, to chyba jakieś dobre duchy, Bóg mi się objawił, czy coś tam, i mówi, że mam jedną prośbę, zabierzcie moje serce, a na jego miejsce włóżcie nowe. Nie używa tego zwrotu, że potrzebuje przeszczep serca, tylko używa ten zwrot po to, żeby na koniec Antubis nam wszystkim pokazał, że on to zrobi, ale zupełnie inaczej. Jak Jean, zinterpretuje dosłownie ten zwrot, nie? No, Jezus Maria. No i co? Wyjada go tam ze środka i w międzyczasie... Nie, no to jest dłuższa bajka. No przecież mamy operację tego samobójcy.
serce zostaje włożone do lodówki, Stegman już przyklepał, będzie przeszczep jutro, ale wchodzi Blondie, pies Otto i wyżera, bierze serce? To serce tak. W pysku z tej lodóweczki, zanosi tam, na co pojawia się Antubis i jeszcze raz, te odcinki mają 39 minut z czołówką i z napisami i Antubis mówi jeszcze raz, to przypomnij mi, co chciałeś. A wtedy prawnik mówi, zabierz moje serce i na jego miejsce włóż nowe. A on mówi, no dobrze, to zrobię. I widzimy cień na kotarze, jak on wysuwa pazury, wyrywa mu serce i jeszcze mówi, zabrałem twoje stare serce. Podnosi z podłogi to nowe, które przyniósł pies i teraz wkładam ci nowe. No to jest tak dosłownie zrobione, nie? Jest to dosłownie zrobione, aż zęby bolały, bo... No bo to jest kolejny wątek, tak jak ten odcinek bardzo szybko się rozprawia z pewnymi rzeczami, a niektóre dalej ciągnie. Ale to jest właśnie wątek, który też ciągnie się przez dwa odcinki. Po drodze mamy jeszcze jeden, który, o ile dobrze kojarzę, bo chyba w siódmym był Black Noise, dobrze mówię? To w siódmym był właśnie... Pacjent, czyli dwa odcinki. W siódmym był właśnie adwokat ze sprawą o gwałt, a tutaj jego konkluzja jest w tym odcinku i to jest bez sensu. To taki jest ciągnięty niepotrzebnie. No, też Mary Jensen się odwraca od tego, no bo jako duch nie może patrzeć na takie straszne rzeczy. Ja bym jeszcze wrócił... Ale wiesz co, poczekaj, zanim wrócisz jeszcze, w sumie to też ciężko interpretować, bo... Mary, czemu nie może na to patrzeć? Mary jest taka dobroć, nie? I Antubis też do tej pory chyba był dobry. Znaczy zabijał w sumie złych, ale jakoś tam się nad nimi nie pastwił. Ale jakbym miał teraz się tak zastanowić, to ja nadal nie wiem, kim jest ten Antubis. On chodzi z Mary, więc oni są paczką. Ale Mary chodzi z tym dzwoneczkiem, ale jak dochodzi do brutalnych rzeczy, to jakby no nie jest po tej stronie. Nie chcę tego, w sensie ja tutaj nie nakłaniam cię, żebyśmy o tym dyskutowali i to analizowali absolutnie, tylko tak sugeruję, że po tych 8 odcinkach... Nadal nie wiemy, jakie mają relacje. I kim jest Antubis? I do czego czasami się przebiera za sędziego, a czasami jest po prostu mrówkojadem? Tak, jeszcze bym wrócił do Stegmana, bo mamy wątek Stegmana, który będzie się już się ciągnie ile czasu i cały czas chodzi o wykradzenie tego raportu, o którym prosi lekarkę. No, bo jeden raport zniszczyli, tak. Ale jest kopia, nie? Kopia z nieudanej operacji Moni Klingerman. Tam doktor Abelson prosi o to, żeby ona wyciągnęła to z archiwum i to jest... To się jeszcze będzie ciągnęło tyle czasu. Tak jest. My już mamy dwa następne odcinki obejrzane. Wiemy, że przez następne dwa odcinki jeszcze będą o to cały czas prosić. Tak, dokładnie. O rany, no po prostu. Podejrzewam, że to będzie no, przynajmniej w 11, a podejrzewam, że może w finale nawet, albo przed finałem, bo to będzie grubsza impreza. Tam więcej ludzi prosi o ten raport. Także to jest na cały sezon rozpisane. Natomiast Stegman inicjuje pewną inną rzecz, bo wpada na panią Drus i zaczyna się na nią drzeć. Zmusza ich, żeby przeprowadzili badanie słuchu, no bo skoro ona nie słyszy, że ma leżeć w łóżku, to chyba jest głucha, więc drze się na nią i drze. No i właśnie no, ona ma to badanie słuchu i podczas tego badania słuchu pani Drus słyszy rozmowę dziewczynki z jakimś mężczyzną. Tłumaczy się tam, że był pożar, że ten pożar to był wypadek, to nie była wina tych panów, mniej więcej coś takiego mówią, i krzyczy, żeby nie robić im krzywdy. No i to nas prowadzi do wątku lalki, bo żona Petera znajduje w lalce artykuł ze starej gazety. W sensie to Peter wyciąga chyba ten artykuł przez sen, żeby jej to dać i pokazać. Ona znajduje. Hook zanosi tę gazetę do archiwum. I rozmawiają tam o tym pożarze. No i Hook dowiaduje się, że były dwa pożary w sumie. Na początku farbiarnia, która mieściła się na terenie obecnego Szpitala Królestwo, to był pożar numer 1 w Zaduszki 1869, a pożar numer 2 był w Zaduszki 1939 i wtedy spłonął stary szpital. Czyli to było dokładnie 70 lat po poprzednim pożarze. No i teraz mija kolejne 70 lat, więc to niby za chwilę będzie kolejny pożar, ale ci powiem, no odkryto nam tajemnicę. Był pożar,
O dzieci którym zginęły w pożarze. Doskonale widzieliśmy, o której widzieliśmy od pierwszej sceny, bo ten serial zaczyna się sceną pożaru w farmiarni, nie? Mm-hmm. Pierwsza scena przed czołówką w pierwszym odcinku. Także to było kolejne takie wow. Czekaliśmy 8 odcinków na zdradzenie pewnej tajemnicy. No powiedzmy, dobra, jest jedna nowość. To, że co 70 lat to, co znajduje się w tym miejscu, staje w płomieniach. Czyli można zakładać właśnie, tak jak mówię, że dążymy do tego, że w finale tego sezonu ten szpital również może spłonąć. Mhm. No ale to jest kolejna tajemnica, taka, o której wszyscy wiedzieliśmy, a którą nam się tak bardzo kroczek po kroczku, tak bardzo powoli zdradza. Bo tak naprawdę cały czas nie skończyliśmy tego wątku z kolei, który pani Druz chce wejść do archiwum i dowiedzieć się czegoś o Mary. Dokładnie. Nie wiadomo po co, ale... I on też będzie na kolejne odcinki rozpisany. Nie wiadomo po co w ogóle, nie? Tak naprawdę, bo już wiedzą, jak ma na imię, jak ma na nazwisko, mają jej lalkę, mają ten artykuł. No wiemy, że na pewno dziewczynka zginęła w pożarze. Ale może coś się za tym jeszcze kryje. Powiem tak, jeżeli miałbym podsumowywać ten odcinek, to ja bym jeszcze go tak bardzo nie gnoił, mimo że właśnie, tak jak powiedziałem, on bardzo ucina pewne kwestie i to tak bez sensu, bo jego się z tych trzech, które obejrzeliśmy, oglądało mi najlepiej. I tak jak powiedziałeś właśnie, mamy jakieś, nie wiem, no mitologię trochę ruszoną, Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. Znaczy mi się chyba bejsbolistę oglądało mimo wszystko lepiej. Z tym odcinkiem ja mam ten problem, co mieliśmy chyba z poprzednim odcinkiem, że w nim jest bardzo dużo, bardzo małych, nieistotnych rzeczy. On ma raczej mało, on nie ma takiej jakiejś głównej linii, tylko ma różne pierdołki, bo tu masz jeszcze kolejne rzeczy. Elmer cały czas szuka tej głowy. Mhm. Okazuje się, że Hook ma tę głowę i Hook wymusza na nim też zdobycie kopii raportu z tej operacji Moni Klingerman. Bo mamy jeszcze tutaj wątek artykułu. Artykuł Christine Draper, tej przyjaciółki, dziewczyny Hooka. Ten artykuł ma się ukazać za tydzień. Stegman nie może zdobyć egzemplarza sygnalnego. Hook go zdobył i okazuje się, że Stegman przypisał sobie autorstwo tego artykułu, a doktor Draper jest podana tylko jako asystentka. Mhm. No i Hook teraz powiedział, koniec, mścimy się. Elmer, zdobądź mi kopię raportu, albo ja wydam tę głowę. Oprócz tego masz przecież jeszcze wątek żartu, który Kerry Von Thier i Lona robią Elmerowi, gdzie Elmer znów jest w tym badaniu snu, śpi sobie, a wtedy Lona stwierdza, ej, zrobimy mu żart, pomaluje się na trupa i ukryje się w kostnicy, a ty go obudź i powiedz, że umarłam. Tylko, że nagle mamy ciach i okazuje się, że nagle Lona znalazła się w tym śnie i w Starym Królestwie w tej kostnicy. No, jest w kostnicy, niby martwa. Elmer też tam jest, płacze, ona nie żyje. On tam przecież zaczyna cytować Romea i Julię nad jej ciałem, a ona się nagle budzi i mówi, co ja tu robię, nie rozumiem. Ja miałam tu przyjść i zrobić ci żart, ale nagle gdzie ja jestem? Jestem w śnie i zaczynają się całować i się budzą. No i to tu jest pełno takich małych wątków, znów. Pełno malutkich wątków, 39-minutowy odcinek, takie pierdółka, 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 zdradzamy tajemnicę, którą wszyscy wiedzieli, pierdółka, pierdółka. No taki jest ten odcinek znów. No co mam ci powiedzieć, no jest tak, ale no coś się dzieje, nie? Tutaj nie, no coś się dzieje, no. Przynajmniej. No plus jest taki, że zamyka te niektóre wątki. No wiemy, że już nie będziemy mieli ich ciągniętych. Co prawda no w następnym odcinku do tego też nawiążę, ale to już powiedzmy nie teraz, bo teraz jeszcze tego nie wiemy, co tam będzie dalej niby. To jest plus tego odcinka dla mnie największy. Albo, bo jest jeszcze taka opcja, że ja po prostu odpocząłem przez te pół roku. I może ten pierwszy odcinek przy powtórce po prostu jakoś tak, no, gładko mi wszedł, wiesz, bo no jednak... No. Jeszcze... Pierwsze śliwki, robaczywki, wiesz, pierwsze koty, zapłoty. No. Tak jeszcze nie bolała. Jeszcze później... zmęczenia materiału nie było. No. Aczkolwiek też, no zgadzam się, że następny odcinek no nie jest jakiś tam fatalny, ale no... ale to... Następnym razem o tym porozmawiamy.
No dobrze, no ciężko jest to ocenić. To jest, mówię, kolejny taki odcinek trochę o niczym, trochę tam pcha tę mitologię, no tylko, że to jest takie pchnięcie, wiecie, takie szturchnięcie, nie? No, także tak to pcha, jak to pcha przez cały serial. Ja obejrzałem go 3 razy, ty obejrzałeś go 2 razy. Wy już chyba lepiej nie oglądajcie, drodzy słuchacze. Wyrobiliśmy normę. Normy. 500% normy. No nic, jest 8 odcinek, zostało nam niewiele, dojedziemy do końca. Na pewno. Nie poddamy się. Powiedz mi, a jak to by się wracało po takiej przerwie? Lipiec, bo to był sam początek lipca, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Jak te 4 miesiące, po tych 4 miesiącach wróciłeś do królestwa i czułeś się jak w domu, nie? Że wszystko pamiętałeś, wszystko wiedziałeś. Jo. To jest niesamowite. To jest też w sumie... Może dlatego, że o tym gadamy, ale z drugiej strony nie, bo ja oglądam przecież dużo seriali i bardzo często po roku, jak przychodzi nowy sezon, ja nic nie pamiętam i wiele seriali przez to przestałem oglądać, że ja absolutnie nic nie pamiętałem, niektóre cofnąłem się i obejrzałem jeszcze raz poprzedni sezon, bo tak bardzo chciałem je dalej oglądać, niby też o wszystkich przecież swego czasu nagrywałem podcasty, a tutaj... Zerowy próg wejścia, nie? Pół roku mija, skończyłeś w połowie, jesteś jak w domu, nie? Jakbyś nie wychodził. Dokładnie. Jest to niesamowite, bo chciałbyś zapomnieć, a nie możesz. Umówmy się, trochę nie ma o czym zapominać. Przez 7 odcinków wydarzyło się tyle, że streścisz to w 10 zdaniach. No, to też prawda, ale... Albo w 7 podcastach. Dokładnie, ale wiesz, jeszcze jest taka kwestia, że pamiętasz te takie drobiazgi, których wiesz, byś nawet się nie podejrzewał o to, że będziesz pamiętał, wiesz, jakiegoś tam, nie wiem, gościa, który jest alkoholikiem i ty wiesz dokładnie, kim on jest, bo się pokazuje na dosłownie 30 sekund w jakiejś scenie i ty pamiętasz, kto to jest. Normalnie tego, tego nie ma, no, bo szczególnie jeżeli się czegoś nie lubi, no i się tak to ogląda... Trochę na wymuszeniu, bo ja nie będę ukrywał, że no pod koniec poprzedniej naszej serii, to ja się trochę zmuszałem, żeby oglądać, ale dobra, nieważne, zakończmy, pogadamy przy okazji następnego odcinka sobie o tym serialu. Tak jest, także dajemy wam kolejny fragment dodatków do DVD. Możecie obejrzeć sobie odcinek i potem posłuchać naszego komentarza. Natomiast za dzisiejszą rozmowę ja ci bardzo dziękuję, Siku. Dzięki serdeczne. Doktor. 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 Sleep tight, boys and girls, with the dead.